Zamknął to. Trójcy Przenajświętszy. Taka dziwna energia, taka moc od tego święta bije. Tak jakby Bóg Ojciec też się domagał zauważenia w swoim dziele. Tak. Tak jeszcze wrócę, tylko taki przerywnik. Znowu się spotkałem w internecie, że Maryjność, drodzy Państwo, tam gdzie jest Maryjność, nie ma wojen. Tak, w Niemczech, u naszych sąsiadów, mają Pismo Święte. Tak, a widzicie? A Maryjność to jest, daje, Pan Jezus powiedział, bez miłości prawo jest bez miłości takie oschłe. Ono nie daje życia. Miłość musi być. Dobrze. Mam z tej okazji... O, te ptaszki przyleciały. No. Drodzy Państwo, to dowód na to, że Trójca Święta, że Bóg jest w Trójcy Święty jedyny, Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty, widać w stworzeniu świata, w odbiciu, jest w odbiciu świata. W trójkątach można każdą tezę umieścić. Możecie to spróbować, sami możecie. Ja już wiele trójkątów napisałem. Takie dla powtórki, a dzisiejszy mam nowy, świeży, najnowszy. To są te wcześniejsze. W trójkącie. Trójkąt dotyczący ducha, trójkąt dotyczący ciała. Pierwsze, samodzielność w myśleniu i w działaniu. Drugie, poczucie własnej wartości. Szacunek i dystans do otoczenia. I w środku jest tak zwane epicentrum, to kółko, w środku trójkąta. Takie podsumowanie. Cichość i pokora. Bez pokory, brak pokory, jak to ktoś powiedział, pycha jest, kroczy przed upadkiem. Pycha kroczy przed upadkiem. Cichość i pokora jest takim błogosławieństwem. Cichość i pokora. Pan Jezus powiedział, uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. Co z tego, że ktoś zdobędzie cały świat, a będzie pyszny i będzie znienawidzone jego imię? Cichość i pokora jest piękna. Która jest niewiasta najpiękniejsza? Jak myślicie? Ja od strony panów, od strony mężczyzn powiem. Najpiękniejsza jest niewiasta pokorna, cicha i pokorna. A jeszcze najpiękniejsza ta, która się modli. Przepraszam. Drugi trójkąt dotyczący ciała. Nie spieszyć się, wychodzić wcześniej. Przed wyjściem zapytać się, czy czegoś nie zapomniałem. Stosować rezerwę czasową, być życia ozdobą. Wiele wypadków jest z tego powodu, że za późno się wyjedzie. Potem co człowiek śpieszy, przewróci się, wypadek spowoduje katastrofę, bo za późno coś, nie śpieszyć się, zachować spokój. Drugie, umiarkowanie w jedzeniu i piciu. I trzecie, umiar we wszystkim. Tutaj nie będę tłumaczył, tylko taką buźkę namalowałem. I w środku, czuwać nad zdrowiem i bezpieczeństwem. Swoim, ale też jak ktoś ma dzieci, to i nad bezpieczeństwem swoich dzieci, swojej rodziny. I dzisiejszy trójkąt, najnowszy, jeszcze ciepły. Nie krytykować i nie osądzać. Tak. I tutaj dodam, że muszę dopisać. Nie krytykować, nie osądzać. Że wyższy poziom świadomości. Każdy, kto jest na wyższym poziomie świadomości, już nie będzie krytykował i nie osądzał. Bo ten człowiek wie, że każdy miał swoje przeżycia, swoją historię, swoje dzieciństwo, w pewnym środowisku żył i wie, że był wplątany, jak trybik w maszynie był. Tak jakby osądzić jakiś trybik w maszynie, że tak się obraca.
On był w takiej maszynie, z tego wyrósł, środowiska. I krytykowanie i osądzanie świadczy, że człowiek nie jest na wysokim poziomie świadomości. A gdy przestanie krytykować i osądzać, wznosi się, to jest dowód na to, że jest wyżej. U niego wyższa świadomość. Tak. Dwa, to w pośpiechu pisałem. Teraz po mszy świętej. Nie obrażać się, gdy ktoś krytykuje. Nie obrażać się, gdy ktoś krytykuje. To znaczy, że jest niżej i chce ściągnąć nas w dół. I dlatego, w jaki sposób, ale ktoś powie, jak to? To nie jest takie łatwe nie obrażać się, Aleks. Nie obrażać się wcale nie jest takie łatwe. Będzie łatwe, jeżeli będziemy wiedzieć to, że aha, on chce nas obrazić, obraża nas, ponieważ jest niżej i nie chce, żebyśmy my byli wyżej. I dlatego przez obrażanie ściąga nas w dół. Tak, ściąga nas w dół. Nie będziemy się obrażać, nie będziemy mieć tą świadomość, że ta osoba chce nas ściągnąć w dół. Wtedy już przestanie się obrażać. Tylko uśmiechniemy się i pomyślimy sobie, aha, ona jest niżej i chce nas ściągnąć w dół. I trzecie, nie narzekać, nie użalać się, ale uśmiechać się. Ewangelizacja poprzez uśmiech. I w środku, co już mówiłem, o tych dwóch skrzydłach. Nie ma mądrości bez miłości i nie ma miłości bez mądrości. Tak. Dzisiejsza data, proszę bardzo. Taki radosny dzień, artykuł w gazecie o cudzie, o objawieniu w Chroślu, kiedy anioł się objawił nad pomnikiem Chrystusa Króla. Taka malutka wieś. Ja sam nie wiedziałem, że istnieje Chrośle. Przejeżdżałem kiedyś do Nowego Miasta i przejeżdżałem, zobaczyłem taką piękną figurę. Mówię, ona jest taka fantastyczna. Takiej nie ma, żeby Chrystus miał koronę, berło tak trzymał w ręku i tutaj to kule, te insygnia królewskie. Taki, nie był taki bogaty, ale miał w sobie ten urok, tego Chrystusa Króla wyrażał. Każda matka jest dumna, jeżeli jej syn jest pokazany w pozytywnym świetle. I dlatego to objawienie. I się zatrzymałem, zrobimy zdjęcie. Potem, jak chciałem zrobić nagranie o koronawirusie, mówię, muszę tam pojechać. I gdy pojechałem, ten anioł się objawił. Tak. Tutaj widać piękny basen. Woda. Woda daje życie, bez wody nie ma życia. Każdy lgnie do wody. Znaczy, w jaki sposób źródło, bo to jest doprowadzona woda i kąpiele. Ojciec Andrzej Klimuszko pisał, że woda ma moc uzdrawiającą. Ruch, kąpiele. No. Dziękuję. Tak, powiedziałem tak wiele. Woda, kąpiele. W tych trójkątach zawarto tak wiele. Dziękuję za wysłuchanie.